Drugą próbę zrobię bez osłon. Myślę, że wyjdą fajne ujęcia. Teraz jest świetne światło. Wykorzystamy to, a później ściągnę te osłony i zobaczymy, jak on zasuwa w trybie P. Instrukcji staram się też nie przestrzegać w 100%, dlatego że nie powinienem latać tym jajem nad wodą bez tej osłony, ale wtedy też nie wychodzą takie ujęcia, jakbym chciał, prawda? To, co jeszcze mogę powiedzieć z takich obiektywnych rzeczy, to może fakt, że trzeba by zorganizować sobie trochę lepszy case i trochę lepsze zaplecze. Ja jestem tutaj sam i widzicie, jak to wygląda po wyjęciu tego wszystkiego. Więc pewnie logistycznie trzeba by to trochę lepiej rozwiązać niż ja rozwiązałem to w tej chwili, ale tak jak powiedziałem, jestem sam. Ogólnie ciekawy produkt i nieźle się spisuje nad wodą. Uważam też, że te płozy są bardzo stabilne. Gdybyśmy byli nad Atlantykiem, pewnie bym się obawiał. Ale tutaj na tej spokojnej wodzie radziło sobie naprawdę nieźle. Słuchajcie, patrząc tak obiektywnie na ten produkt, jak się spisywał nad wodą, podoba mi się to, co zrobiło Power Vision. Oczywiście ja bym tutaj jeszcze zastosował pewne przeróbki DIY. Obciążyłbym może płozy trochę niżej, żeby środek ciężkości faktycznie był nisko i żebyśmy mieli pewność. Odnośnie samego skropienia wodą, może bym od dołu założył osłonę, która by zapobiegła skropieniu wodą tej optyki, dlatego że z tworzywa ta osłona, ona nam trochę psuje wizję. Natomiast samą istotą dobrych ujęć jest to, żeby kamera bezpośrednio nam operowała, a nie była jednak umieszczona w tej osłonie z tworzywa. Jest dosyć stabilne to jajo, dobrze sobie radzi. Oczywiście jak jest mocniejszy wiatr, trzeba uważać i raczej unikać takich tematów jak właśnie loty nad wodą. To się trochę kłóci ze sobą, ale pamiętajcie, że to jest jeden z pierwszych produktów, który jest seryjnie przeznaczony do pracy czy do działania w środowisku wodnym. Nie tak jak DJI, że musieliśmy sobie na AliExpressie kupować osprzęt. Mnie się ogólnie podoba to, że właśnie jest ta wizja współpracy w środowisku wodnym i to jest taki główny temat, który mnie chyba najbardziej zakręcił. Ja na początku byłem przerażony tym, że go zaraz wykąpię, ale radzi sobie dobrze. Na początku latałem w trybie easy i ten tryb easy jest za easy. Trzeba latać w trybie normal i być odważnym nad wodą. I on naprawdę ma takie płozy, one są tak dużej powierzchni jak skoczek narciarski, właśnie swoje narty. Na wietrze nieco się kołysze, ale te silniki są mocne i śmigła są szerokie, duże śmigła są. I ogarnia właśnie to. Gdyby to było moje jajo, może bym tutaj jakieś taśmy balastowe przypiął, czy przymocował, przykleił, żeby środek ciężkości nieco obniżyć. Bo jednak jak powieje mocniej, jest takie uczucie, że mamy taką niepewność. Oczywiście ja pierwszy raz latałem nad wodą. Gdybym latał 21, bym sobie radził już bardzo odważniej, bym w tym trybie sportowym tu zasuwał. Natomiast dzisiaj byłem ostrożniejszy, natomiast muszę powiedzieć, że fajna zabawka i naprawdę fajnie to wygląda pod kątem właśnie rejestracji tych wszystkich wydarzeń, które nad wodą się dzieją. Ma obstacle avoidance, ma czujniki, wyposażony jest w seryjnie w te płozy, także można zaufać temu. Naprawdę trudno jest, mam wrażenie, też przewrócić to jajko. Musiałyby być to fale na Atlantyku, które by go przewróciły. Natomiast w takich warunkach, na spokojnej wodzie, jak my jesteśmy dzisiaj, naprawdę ogarnia. Chyba tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Napiszcie tradycyjnie w komentarzach, co testujemy dalej, a ja z tym jajkiem cały tydzień spędzam. Co prawda jeszcze nie mamy Wielkiej Nocy, ale my już jesteśmy tutaj bardziej do przodu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!